witamy z Poręby. Jesteśmy na zajęciach speedballa na Orliku w Porębie. No, pogoda wystraszyła co niektórych seniorów, bo faktycznie jest godzina chwilę po 10 i 32 stopnie, a w słońcu to już nie chcę mówić ile, więc niektórzy seniorzy przyszli, byli na tej wstępnej takiej informacyjnej części, ale uciekli, bo stwierdzili, że im duszno i za gorąco. Zostali ci najwytrwalsi, oczywiście tu widać też młodzież, bo i młodzież i seniorzy zostali zaproszeni, no a młodzieży to mniej przeszkadza taka temperatura, świetnie się tu czują i poznają tajniki speedballa. Natomiast tutaj Teresa w tej chwili prowadzi lekcje dla seniorów. W sumie było kilkanaście osób. Zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No trudno. Faktycznie pogoda dzisiaj troszeczkę nie sprzyja seniorskim zabawom, bo jest strasznie gorąco, nie ma wiatru. Być może spotkamy się w Porębie ponownie i będzie troszkę sympatyczniejsza pogoda, bo zapowiedzianych było i zadeklarowanych ponad 20 seniorów. No ale tak jak mówiłem, bardzo nas przeprosili, przyszli na chwilkę tylko powiedzieć, że to jest dla nich za gorąco i oni tutaj nie wytrzymają. No ale ci, co zostali, świetnie się bawią. Super. Proszę powiedzieć coś na temat speedballa, bo jest pan jednym z tych, którym nie przeszkadza pogoda. Jest piękna pogoda, bardzo fajny sport, można ćwiczyć, można się cieszyć i jest bardzo fajnie, żeście przyjechali. I my się również cieszymy i propagować sport. I pewno jeszcze tu przyjedziemy. Jak nas zaprosicie, to my przyjedziemy. Zapraszamy. Dzwonimy burmistrza, żeby was... Tak jest, żeby nas zaprosił. A co tam? Jest entuzjazm, a to jest najważniejsze, bo seniorom z Poręby też się chce chcieć. Też się chce chcieć. Tak jest. I młodzieży też. Młodzież się odwróci do mnie. O, młodzież na razie to jest sędzia. Tutaj dwóch chłopaków walczy. No i tam mamy pierwszych. Oczywiście wśród młodzieży zdarzają się i takie osoby, które od razu po prostu zaczynają odbijać. I tutaj panowie pierwszy raz w życiu grają, ale od razu grają na punkty. I całkiem im to nieźle wychodzi. Myślę, że jakby chwilę poćwiczyli, to mogliby osiągnąć naprawdę fantastyczne rezultaty. Mamy też panią przedstawicielkę Orlika. Pani pomacha, przedstawicielka Orlika. Oj, ucieka nam. Nie, to... Halo, przedstawicielka Orlika pomacha. Proszę powiedzieć trzy słowa do telewizji naszej wojkowickiej. Wojkowickiej, super, naprawdę bardzo mi się spodobał ten sport. Powiem szczerze, że pierwszy raz tutaj z panem próbowałam. Ćwiczenia. To moment? Raz, ale czyli ze mną. Tak, ale naprawdę bardzo fajna rzecz, genialna wręcz bym powiedziała. I widzę, czyli, że się podoba. Czyli jest szansa, że się jeszcze spotkamy. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy i pogramy. Super, bardzo dziękuję. No, to... Pozdrowienia z Poręby.